Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Ciekawe spotkanie na zakończenie rozgrywek grupy trzeciej, piątej Ligi Wielkopolskiej rozegrali w sobotę zawodnicy Orła i Stali. Miejscowi mogli doskoczyć na 3 punkty do drugiego miejsca, które premiuje grą w barażach, jednak to Stal rozpoczęła przerwę zimową w dobrych nastrojach. W 66. minucie kapitan Orła Dariusz Luźniak, w momencie gdy ujrzał żółtą kartkę, nie potrafił powstrzymać emocji i musiał powędrować do szatni. Kilka chwil później na placu gry było jeszcze bardziej luźno, bo czerwony kartonik zobaczył Jakub Kupczak. Niewiele brakowało, a miejscowi kończyliby ósemką zawodników, bo Bartosz Kurzawa także za pyskówkę po żółtej kartce powinien wylecieć z boiska. Skończyło się tylko na słownej reprymendzie. Mroczynianie pierwszego gola stracili grając w dziesiątkę. W 70. minucie Szymon Rudziński pokonał Rafała Pekse. Wynik spotkania ustalił w doliczonym czasie gry Patryk Adamski. Wiadomo, że cieszy nas to zwycięstwo, bo wiemy doskonale, jak trudny jest teren w Mroczeniu. Jedyna drużyna, która zabrała punkty drużynie z Wilczyna w tym sezonie. My po tych gdzieś proszkach u siebie mamy bilans 4 mecze u siebie przegrane, 3 wygrane, a bilans wyjazdowy mamy 7 meczów wygranych i 1 przegrany, więc to cieszy na pewno. W pewnej fazie meczu, czyli w drugiej połowie, zrobił się to mecz bardzo otwarty. My mieliśmy sytuacje, w których powinniśmy strzelić bramkę. Za chwilę Mroczeń miał sytuacje, po których powinien strzelić bramkę. Później górę wzięły jednak emocje i zamiast gdzieś załagodzenia sytuacji posypały się kartki, w konsekwencji czerwona kartka dla Mroczenia i gramy w przewadze. Strzelamy tą bramkę, to cieszy i tak jak było widać, no w końcówce już Mroczeń jeszcze w konsekwencji drugiej żółtej otrzymał czerwoną kartkę, grali w 9. Gratulacje do chłopaków, bo naprawdę próbowali jeszcze walczyć, podejmowali grę. My powinniśmy ten wynik jeszcze go podnieść. Udało się strzelić na 2-0 i z tego się cieszymy, że 3 punkty wracają do Pleszewa, bo tak jak jeszcze raz powiedziałem, przyjeżdżając tutaj nawet jako zawodnik, to zawsze trzeba było zostawić sporo zdrowia i ciężko było stąd wywieźć punkty. Wynik suchy 2-0. Powiem, że Pleszew był drużyną zdecydowanie lepszą. Do momentu czerwonej kartki dla nas, no, uważam, że to jest nieodpowiedzialne zachowanie zawodników, bo trzeba powiedzieć, że graliśmy już 9 później. Byliśmy drużyną, która zaczęła w drugiej połowie przeważać, zaczyna być groźniejsza. Ta kartka wszystko popsuła, bo raz to w osłabieniu, drugi raz zawodnicy przestali myśleć o grze, a myśleli o sędziowaniu. Tak mi się wydaje. Straciliśmy bramkę w osłabieniu, no i później w 9 drugą bramkę żeśmy stracili i no niestety skończyło się jak skończyło, no i dlatego jest duży niedosyt, bo tak jak powiedziałem, nie byliśmy drużyną gorszą w tym meczu. Mistrzem jesiennych rozgrywek piątej ligi została Odolanowia, która pokonała w decydującym starciu Wilki Wilczyn 1-0. Mroczeń, który jest trzeci w tabeli, wyprzedza 4. Stal Pleszew o 3 punkty. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.